każdy człowiek musi znaleźć swoją drogę, to co chce robić w życiu, to co daje mu satysfakcję, spełnienie. Moje wcześniejsze życie było zupełnie inne. Byłam takim człowiekiem, który jest w drodze. Zawsze moja rodzina mówiła, że czego szukasz. A ja po prostu szukałam tego swojego miejsca. I z chwilą, kiedy tutaj się zatrzymałam, okazało się, że to jest to. Co to jest? Tam jest Krysia. Tak, Krysia. Danusia zaczynała tutaj pracę jako 27-letnia dziewczyna. Najpierw jako ciocia, potem zdecydowała się zostać mamą SOS i prowadzić rodzinę. Jest najdłużej stażem pracującą matką na świecie. Wychowała 19 dzieci. To jest mama, której życzyłbym, żeby miały dzieci nie tylko w wioskach dziecięcych, ale ja myślę, że i niektóre rodziny mogłyby się na jej doświadczeniu, sposobie bycia, podejścia do życia, do dzieci wzorować. Pamiętam, kiedy przyszło do mnie pierwsze dziecko, chłopiec 2,5 roku. Nie wyobrażałam sobie, jak to będzie, ten moment. Nie mogłam sobie go wyobrazić w ogóle. I potem to poszło spontanicznie, po prostu otworzyłam ręce do niego. Powiedziałam, chodź do mamy. I on przyszedł, przytulił się. I tak się zaczęło moje matkowanie tutaj. Zdawałam sobie sprawę, jaka odpowiedzialność na mnie spada. Czy będę umiała zastąpić im matkę, dom, żeby czuły się bezpieczne, kochane? Czy ja sobie poradzę? Moja rodzina mi w tym pomogła. I mama, i tato, i siostra zawsze mnie wspierali. I tak do dzisiaj jest. I dzieci też miały wsparcie w nich, bo oni pokazywali, jak prawdziwa rodzina powinna wyglądać. Trzydzieści lat temu była to taka sama w strukturze, ale inna wioska. Było 15 domów też. Były mamy, samotne mamy, nie mogły wychodzić za mąż, nie mogły mieć własnych dzieci. Dzisiaj jest to zupełnie inaczej. Była to 211 wioska wtedy w ogóle na świecie. Pierwsza w Polsce i pierwsza w Europie socjalistycznej. Moje doświadczenia pierwsze dzieci, które przyjmowałam, uczyły mnie. Każda minuta, każda godzina pierwsza pokazywała mi, jak rozmawiać z dziećmi, jak ich uczyć pewnych rzeczy. W tamtym czasie przychodzące tutaj mamy przyjmowały dzieci i były w zasadzie z bardzo małym wsparciem. Jedna ciocia wspierała dwie rodziny, był jeden pedagog, jeden psycholog, dyrektor i to było całe wsparcie w tamtym czasie. Wioska bardzo się zmieniła. Chociaż przyświeca cały czas ten jeden cel, tak? Wychowanie dzieci, pomoc im. Ale na początku wytyczne były właściwie takie, żeby zacząć wszystko od początku, tak? Czyli taka tabula rasa. Zamykamy to, co było, co dzieci przeżyły i zaczynamy od nowa. I to był błąd. U Danusi rodzina pochodzenia w wielu wypadkach uczestniczyła w tych różnych działaniach, które podejmowaliśmy wobec dzieci. I to, że dzieci osiągnęły takie rezultaty, to też jest zasługa tej bardzo dobrej współpracy Danusi z rodzinami pochodzenia. Dzieci potrzebują korzeni. Potrzebują wiedzieć, skąd są. Po prostu to jest naturalne. Trochę mi czasu to zajęło, że tak jest. Żeby dobrze wychować człowieka, on musi wiedzieć, skąd pochodzi. Dzieci, które do mnie przychodziły, no miały różne obciążenia, różne przeżycia za sobą. Często nawet sobie nie zdajemy sprawy, w jaki sposób to zostało odciśnięte na ich życiu, na ich psychice, na ich emocjach, relacjach z innymi. Każda minuta pokazywała, że mogę coś zrobić, tak? Coś naprawić. Pokazać im też, w jaki sposób sami mogą sobie też z tym radzić. Chodziło
cały czas o to, żeby z nimi być, żeby ich wspierać, pokazywać, że można być innym i można być z tym szczęśliwym. Na pewno to, jakim jestem człowiekiem, to jest jej zasługa, bo od najmłodszych lat pokazała mi wartości, jakie są w życiu ważne, czym się kierować. Na pewno rodzina, na pewno miłość, na pewno to, że w życiu nie wolno się poddawać, że trzeba walczyć. Wszystko jest do przejścia, że wszystko jest do pokonania, że nie ma nic takiego, co mogłoby nas złamać. Jakbym była gdzie indziej, nie miałabym takiej wrażliwości na innych ludzi, na potrzeby innych i takiego ciepła i takiego, no po prostu, żebym potrafiła sama stworzyć rodzinę. Przez środę. Bycie mamą w wiosce nauczyło mnie takiej pokory, żeby zmienić coś w ich życiu, tak, na lepsze. I żeby oni chcieli potem iść dalej tą drogą. Serwetki też. Mama nauczyła mnie, żeby w życiu się nie poddawać. Z każdej beznadziejnej sytuacji życiowej jest jakieś wyjście. Jeżeli sami sobie nie możemy poradzić, możemy zawsze kogoś poprosić o pomoc, a ona jest taką kobietą, o której mogę otrzymać pomoc. Dała mi dużo poczucia bezpieczeństwa. Mama mnie nauczyła cierpliwości, wytrwałości, szacunku do drugiego człowieka. Wiem, że jakbym został w domu, w którym mieszkałem, to że nie osiągnąłbym tyle, ile mam teraz. To na pewno. Cześć, mamo. Cześć, witam. A się zmieniłam za wami. Najbardziej dumna jestem z tego, że potrafią żyć w społeczeństwie. Że im się to udaje, że mają sukcesy. No to tutaj mieszkam, ja. Ale pięknie tutaj jest. Pokazywała mi, jak gotować, jak dbać o siebie, że trzeba sprzątać, trzeba prać, trzeba chodzić do szkoły. No ale dzięki temu wyrobiłem sobie takie poczucie obowiązku i potrafię o siebie zadbać. Co tydzień czerwony kapturek chodził do niej razem z mamusią w odwiedziny. Zanosząc jej koszyk pełny smakołyków. Mhm. Wiesz, co to smakołyki? Danusia jest też taką osobą, która podejmowała różne wyzwania. Jako pierwsza w wiosce tutaj wśród rodzin SOS miała samochód. Jako pierwsza też miała komputer elektroniczny. Te sprawy w zakresie komunikacji nigdy nie były jej obce. Widząc Danusię, ten świat się widzi inaczej, zupełnie, bardzo pozytywnie. Za to ją wszyscy tak lubią. Nowe matki SOS, kandydatki na matki, które tutaj przychodzą, czy małżeństwa, rodzice SOS, właśnie z tego czerpią taką pozytywną energię. Od pani Danusi nauczyliśmy się tego, żeby pokonywać przeciwności losu. Za każdą chwilą gorszą jest ta piękniejsza i cudowniejsza i na nią warto czekać. To nie jest tak, że jest cały czas sielanka, że jest tak jak dzisiaj, wszyscy są uśmiechnięci. Zarówno dzieci mają gorsze dni, jak i my mamy gorsze dni, wszyscy jesteśmy ludźmi. I ona nam o tym powiedziała już na wstępie. Czekajcie na to słoneczko, zobaczycie sami, że pojawi się ten promyczek nadziei i będzie wiadomo, że warto. I faktycznie mieliśmy takie chwile, troszeczkę gorsze w naszym życiu i takie, gdzie zastanawialiśmy się naprawdę, czy damy radę, po prostu my jako para, tak? I pojawiło się to słoneczko. No w życiu przychodzi taki moment, kiedy się trzeba zatrzymać, kiedy zdrowie zaczyna szwankować, no kiedy po prostu trzeba zwolnić. Czasami się tak zastanawiam, że jeszcze bym może góry przenosiła, no ale chyba nie, jednak ciało już nie pozwala. Kiedy Marusia odejdzie stąd, to dla mnie zabraknie przyjaciela.
Tak powiem, bo dla mnie Danusia jest przyjacielem, wyjątkową osobą. Dla mnie zabraknie takiego wzoru matki, takiej osoby, która mnie inspirowała w wielu, wielu sytuacjach i która mi też pomagała w trudnych chwilach przetrwać. Bardzo będzie nam tutaj brakowało. Naprawdę jest to taka dobra dusza tego miejsca i jest tu od początku. Szczególnie, że mieszkamy w domu, w którym ona zaczynała swoją pracę. No chyba to jest jakiś znak, tak? Ona tu mieszkała najdłużej. Wiele rzeczy jest jeszcze po niej zostało, tak? Tutaj sama sadziła winogron, który jest do tej pory, tak? Sama stawiała tutaj płotek na ten winogron, który też do tej pory jest. I nie zamierzamy się go pozbywać, ani w jakiś sposób zakopywać tego, co tu było, bo to jest ważne, że ta historia po niej powinna tutaj być. Tym bardziej, że to jest naprawdę historia z happy endem i to razy kilkanaście. Chciałabym dalej coś robić, podróżować. Dzieci mnie do tego też namawiają cały czas. Chciałabym się jeszcze rozwijać. Może jakiś uniwersytet trzeciego wieku? Dlaczego nie? Mamo, chciałem ci powiedzieć, że jesteś niezastąpioną kobietą. Zawsze mogłem czuć w tobie oparcie. Zawsze mogłem się do ciebie odezwać. Zawsze, jeżeli miałem problem, mogłem zadzwonić. Babciu Danusiu, dziękuję ci za wszystko i odpoczywaj na Amenturze, żebyś odpoczęła i bardzo cię kocham i dziękuję ci, że mi pomagałaś w czytaniu, w pisaniu. Mamo, życzę tobie zdrowia, dużo uśmiechu na twarzy, żeby te dni, które teraz przyjdą, żebyś nie zapominała o nas, żebyś spełniła swoje najskrytsze marzenia, aby uśmiech z twojej twarzy nigdy nie znikł. No i abyś zawsze była tak pogodną i szczęśliwą osobą, jak jesteś. Życzę ci na emeryturę dużo szczęścia, zdrowia i żebyś spełniła swoje marzenia i pojechała do Indii. Mamo, dziękuję ci za wszystko, co dla mnie zrobiłaś i za cały poświęcony czas. Chciałam ci powiedzieć, bo nie wiem, czy ci kiedyś powiedziałam, bardzo cię kocham.